Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, drodzy uczniowie klasy ósmej. Jesteśmy w kościele i chciałbym nagrać filmik do dzisiejszej katechezy. Najpierw naszą myśl skierujmy do Pana Jezusa w tabernakulum i powitajmy Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Odmówmy pacierz w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Trzecie, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Czwarte, czcij ojca i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze Ci się powodziło na ziemi. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Teraz modlitwa do anioła stróża. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Za zmarłych wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Ponieważ jesteśmy tutaj przed Najświętszym Sakramentem, łatwo nam myśl przenieść do tabernakulum, gdzie Pan Jezus pod postaciami eucharystycznymi przebywa, pod postacią chleba. I zaprośmy Pana Jezusa do naszego serca w aktem komunii świętej duchowej. Pisaliście to zadanie, mówiliśmy dużo o komunii świętej duchowej. Teraz wzbudzamy akt komunii świętej duchowej. Zapraszamy Jezusa do naszego serca. Jest na to chwila ciszy. Drodzy uczniowie, w dalszym ciągu trwa zdalne nauczanie i dzisiaj prosiłbym, żebyście przygotowali sobie katechizm tutaj na 60. katechezie. Przyjdź, uroczystość zesłania Ducha Świętego. Mamy tutaj ten temat.
To jest strona 142. Tak. I tutaj druga część. O. Mamy. Ja tu, żeby iść za tokiem myśli, przygotowałem wam taką planszę z nagraniem. Planszę z tekstem katechezy dzisiejszej. I chciałbym zwrócić uwagę na to, co już dobrze znacie, gdy chodzi o katechizm. O, tu jest cała ta katecheza. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na szczegóły, które będziemy tu wspólnie omawiać. Mianowicie, jak mamy w ręku katechizm, bo nie każdy podręcznik ma taki sam układ z innych przedmiotów, ale tutaj można wykorzystać ten układ i mamy na końcu masz wiadomość. Jest takie podsumowanie, streszczenie całości katechezy. Najważniejsze sprawy, najważniejsze przesłanie, to co w tej katechezie jest najbardziej istotne. Jeszcze tutaj trochę ustawię. O, jest to mniej więcej w całości. I zwróćcie uwagę, jak się chcecie nauczyć, żeby dużo czasu nie zajmowała wam nauka, to zwracamy uwagę na streszczenie. Dlaczego? Bo tu mamy powiedziane wszystkie najważniejsze sprawy, o których będzie mowa w dalszym, w całej katechezie. Wylanie ducha w dzień Pięćdziesiątnicy jest dopełnieniem tajemnicy zbawienia. Pięćdziesiątnica, 50. dzień po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. My się już do tej uroczystości przygotowujemy. Uroczyste zesłania Ducha Świętego to pamiątka tego wydarzenia. W dniu zesłania Ducha Świętego rozpoczęła się publiczna działalność Kościoła. Od tej chwili Duch Święty nieustannie buduje, ożywia i uświęca Kościół. Świadectwem działania Ducha Świętego w ludzkich sercach są apostolski zapał, pragnienie kontemplacji, radość, wola kochania i służenia Bogu i braciom, a także małe i wielkie gesty przebaczenia i proroctwa oraz charyzmaty i dary. Mamy tutaj streszczenie, a drugą taką pomocną rzeczą jest przeczytanie pytań. Na samym początku, dlaczego? No bo będziemy do tych treści, które w pytaniach są, teraz powracać. Będziemy o nich czytać, żebyśmy wiedzieli, na jakie pytania mamy odpowiedzieć. I właśnie tutaj pierwsze pytanie czy zadanie z tekstu: stań się tym, kim jesteś. Stań się tym, kim jesteś. Wypisz biblijne symbole Ducha Świętego i odpowiadające im cechy, które z tych cech są dla ciebie najważniejsze. A więc uwaga, co w tekście katechezy znajdziemy? Z tekstu stań się tym, kim jesteś, wypisz biblijne symbole Ducha Świętego i odpowiadające im cechy, które z tych cech są dla ciebie najważniejsze. A więc znajdziemy w tekście katechezy, w treści katechezy, biblijne symbole Ducha Świętego. Dlatego jak będziemy czytać te
Ten tekst, no to na to zwracajmy uwagę. I jakie odpowiadają im cechy? No i jeszcze to jedno pytanie, które z tych cech są dla ciebie najważniejsze? Już teraz, jak będziemy czytać treść katechezy, to już będziemy na to bacznie zwracać uwagę. I jak dojdziemy z powrotem do tych pytań, to już praktycznie będziemy mieli odpowiedzi gotowe. Drugie pytanie. Scharakteryzuj człowieka, który otwiera się na działanie Ducha Świętego. Podaj przykłady takich osób z historii lub współczesności. Scharakteryzuj człowieka, który otwiera się na działanie Ducha Świętego. Podaj przykłady takich osób z historii lub współczesności. A więc tutaj autor chce, żebyśmy pomyśleli, rozglądnęli się, wrócili myślą do tych znanych nam już wydarzeń, opisów i żebyśmy już sami tutaj znaleźli przykłady osób, którzy byli otwarci na działanie Ducha Świętego. Trzecie. Na podstawie fragmentów Pisma Świętego przygotuj mapę myśli przedstawiającą działanie Ducha Świętego w Kościele. A więc tutaj, tak jak w każdej katechezie, znajdziemy teksty Pisma Świętego, które są specjalnie do tego tematu przywołane. Zwróćcie uwagę, jakie to są te teksty i jakie tam są zawarte myśli. Czwarte, przyporządkuj kolejnym hasłom mapy myśli określenia Ducha Świętego z sekwencji refleksja i modlitwa. Widocznie jest tam taki rozdziałik i jeszcze coś tam jest u góry. Jak sądzisz? Może jeszcze lepsze zbliżenie? Kamerki. Próbuję tutaj, żeby to było ustawione dobrze. Tam, gdzie jest ta waga. Czy w życiu autorki z dziennika Sylwii coś się rzeczywiście zmieniło? Jak rozróżnić w człowieku działanie Ducha Świętego od autosugestii? Aha, takie złożone pytanie. Czy wyliczyliście, ile uderzeń, która godzina jest? Może tam było słychać kuranty wydzwaniające. Dlatego zrobiłem chwilę ciszy, żeby je było dobrze słychać, te uderzenia. A jak ktoś nie liczył, to jeszcze cofnie sobie filmik i posłucha. Idę teraz tutaj do tekstu w katechizmie. Mamy jeszcze tutaj trochę sprostuję, żebyśmy, nie wiem, może w tą stronę, mieli ładne ujęcie tego tekstu. Może trochę lepiej, ale nie dużo. Wszystko jedno. Już tutaj macie przed sobą katechizm. To nie ma problemu. Mamy tam obraz Jarosława Protsif, zesłanie Ducha Świętego, Ukraina, Lwów. A więc widzimy, ikona to jest. Ikona. Tak. Na tronie
Matka Boża, apostołowie, nad ich głowami widzimy płomyki ognia, symbol Ducha Świętego, i osoba, która trzyma, w tej chwili nie wiem, co w tym ręku trzyma, w tym kole u stóp Matki Bożej. To nie jest Pismo Święte, to jest, nie wiem w tej chwili, co to jest. Musiałbym dokładnie tą ikonę przeanalizować, ale można do internetu się odwołać, kliknąć sobie zesłanie Ducha Świętego Jarosław Protsiv. Jeżeli to jest publikowana ikona, to już na pewno będzie w internecie. Ale jeszcze niżej mamy takie symbole. Tutaj mamy jeden. Przyglądnijmy mu się. Postać Ducha Świętego przedstawiana jest często jako gołębica. Zresztą takie przekazy znajdujemy, na podstawie których można taki symbol stworzyć. Trochę ta kamerka jest pod kątem. Jeszcze tak zrobimy. O, tu już ładniejszy kwadrat wychodzi. Tak. Tu by trzeba było podnieść. Zaraz to zrobimy. A. Może z tej strony. Lekko obniżę, a to się podniesie. Dobrze. Już. Jest. Drugi obraz mamy. Wiatr. Dmuchający żagle. W żagle. I dzięki tej sile wiatru, którego nie widzimy, ale jednak żagiel jest takim narzędziem, które wychwytuje jego moc i siłę, i można nieraz z dużymi prędkościami jachtem, łodzią płynąć. Następnie dziecko, które sięgnęło w pragnieniu po butelkę z wodą. Woda jest też symbolem Ducha Świętego i ogień. Słyszymy nieraz o tych strasznych pożarach, które nieraz trawią setki czy tysiące hektarów lasów, tak jak to było w Australii, niszczą wszystko. Moc Ducha Świętego jest właśnie przedstawiana, porównywana do mocy ognia. I teraz stań się tym, kim jesteś. Już wiemy, że do tego tekstu będzie potem pytanie. Już żeśmy o tym powiedzieli, a więc w szczególny sposób zwracamy uwagę na treść tego tekstu. Zwracamy uwagę na treść tego tekstu, bo on się nam przyda w napisaniu odpowiedzi. On się nam przyda w napisaniu odpowiedzi. Już czytamy. Jeszcze tu robię zbliżenie, żeby ono było dla nas czytelne, jeżeli by ktoś chciał korzystać z tego, co jest widoczne na kamerce. Liturgia zesłania Ducha Świętego z mocą przypomina: stań się tym, kim jesteś. Jesteś chrześcijaninem. Stań się nim. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Stań się nią. Lepiej, pełniej, dojrzalej. Prawdziwie. Biblia ukazuje Ducha Świętego za pomocą szeregu symboli,
Każdy z nich objawia część prawdy o Nim i część prawdy o nas. O tym, jakimi moglibyśmy być ludźmi, gdybyśmy tylko rzeczywiście otwierali się na duchowy wymiar naszego życia. A więc najpierw Duch Święty pokazany jest jako wiatr. Cechą wiatru jest wolność. Wiatr wieje tam, gdzie chce i głos jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Bóg, Duch, jest wolny. Nie można go zamknąć w jednym własnym obrazie czy formie pobożności. Spotyka się z nami, bo tego chce. To miłość, a nie wzajemny interes. Człowiek żyjący w duchu zna wartość wolności. Niełatwo się jej wyrzeka, przekazując prawo do decydowania. Idę do góry. O sobie komuś innemu. To znaczy, że jest człowiekiem sumienia i nie boi się odpowiedzialności. Dalej, Duch Święty pokazywany jest w Biblii jako ogień. Ogień to symbol miłości. Być może jedyne pytanie, jakie warto sobie zadać, brzmi: czy kocham tego konkretnego człowieka i w jaki sposób powinienem to wyrazić? Kolejnym symbolem Ducha Świętego jest woda. Podstawową cechą wody jest pokora. Potrzebujemy wody niemal do wszystkiego, ale jej nie zauważamy, pijąc kawę. Nie mówimy, że pijemy kawę z wodą. Woda czyni dobro absolutnie bezinteresownie. Anonimowo pozostaje na drugim planie lub wręcz w ukryciu. To cecha prawdziwych uczniów Jezusa. Gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą. Duch Święty jest także olejem. Olejem radości. Radość to bardzo ważna cnota. Tak ważna, że w Kościele starożytnym smutek zaliczano do zbioru grzechów głównych. Już przesunę tutaj, żebyśmy mieli też na ekranie treść. Tak, do zbiorów grzechów głównych, słyszysz? Smutek. Trochę się gdzieś zagubiłem w tekście, już idę. Olej mówi też o namaszczeniu, którego celem jest uświęcenie. Uświęć znaczyło pierwotnie uświęcić, znaczyło pierwotnie oddzielić, odróżnić. Namaszczenie decyduje więc o jakiejś inności. Czy potrafimy być inni? Odróżniamy się jeszcze czymkolwiek od świata? Czy nie robimy wszystkiego, by się do niego upodobnić? Najpopularniejszym wszakże symbolem Ducha Świętego jest gołębica. W Biblii to symbol dobrowolnej ofiary. Duch Gołębica jest Bogiem ofiarnym, Bogiem, który się nie oszczędza, przeciwnie, dla człowieka się wyniszcza. Gotowy jest nawet dla niego umrzeć. To Bóg, który od siebie wymaga znacznie więcej niż od ludzi. Bóg, który oddaje własnego Syna.
Często myślimy o Nim, że jest Bogiem zakazów, ograniczeń i wyrzeczeń, złodziejem okradającym nas ze szczęścia. Duch Gołębica stoi na straży poprawnego obrazu Boga. Musimy wiedzieć, kim jest Bóg, by zrozumieć w pełni siebie, stworzonych na Jego podobieństwo. To właśnie życie w duchu, w Bogu ofiarnym, decyduje o tym, że wolimy należeć do grona tych, którzy cierpią, niż tych, którzy zadają cierpienie. Smucić się raczej, niż stawać się powodem smutku. Raczej doznawać niedostatku, niż kraść. Raczej oddać, gdyby zaszła taka potrzeba, własne życie, niż zabić inne życie. I to jest artykuł, gdzieś się pokazał w Tygodniku Powszechnym, w gazecie, księdza Grzegorza Rysia. Autor, który tą katechezę układał, zachęca nas w ten sposób i pragnie przypomnieć, że tu mamy tutaj na podstawie ksiądz Grzegorz Ryś, Tygodnik Powszechny, numer 23, z 2003 roku jest podany numer tej gazety. Kochani, w różnych tekstach, nie tylko w katechizmie o Duchu Świętym, znajdziemy treści. I teraz słyszeliśmy, że znajdziemy w katechizmie teksty Pisma Świętego o Duchu Świętym. I właśnie teraz to się tutaj dokonuje. Następnie są te teksty ukazane, wypisane z Dziejów Apostolskich, rozdział 1, werset 8a, tu u dołu, a u góry w tej samej kratce Ewangelię według świętego Jana, 14 rozdział, 26 wiersz i 16 rozdział, 13a, 14, a więc to, co o Duchu Świętym czytamy. Może teraz z Ewangelii. A paraklet, zapamiętaj sobie, jak się o Duchu Świętym mówi w Piśmie Świętym, paraklet, co to znaczy, jeszcze będzie można się dowiedzieć. Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. O, tutaj mamy powiedziane działanie Ducha Świętego. Działanie Ducha Świętego, który będzie nam wszystko przywoływał, pouczał nas, przypominał, co Pan Bóg nam objawia, co nam Jezus Chrystus przekazał. Dalej, gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. No, bierzmowanie jest ważnym sakramentem, bo właśnie taką moc Ducha Świętego otrzymamy i będziemy świadkami Jezusa Chrystusa. Mocą Ducha Świętego. Przybliżam kolejny tekst. Na temat owoców Ducha Świętego, tak żeby się nam tu zmieściło. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Popatrzcie, jedno zdanie.
ale jakie bogate w treść. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Święty Paweł wylicza te przymioty, to czym skutkuje obecność Ducha Świętego w nas, w liście do Galatów, rozdział 5, 22 do 23a. Dalszy tekst. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Wszystko zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Przepraszam, wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Znowu w pierwszym liście do Koryntian święty Paweł mówi w ten sposób o Duchu Świętym. W liście do Rzymian ciągle święty Paweł: Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami. I jeszcze święty Paweł: A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. I teraz schodzimy niżej z dziennika Sylwii. O, ciekawe. Nie wiem, czy wy prowadzicie te dzienniczki. Ja wam proponowałem, żebyście taki dzienniczek prowadzili, swoje własne spostrzeżenia, myśli, notowali, jakbyście mieli, ale byłaby fajna teraz sprawa. Z kilku lat taki dziennik sobie odtworzyć, popatrzeć. Ale nic nie szkodzi, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli nie prowadziliście, to od dzisiaj zacznij. I jak pójdziesz znowu do szkoły średniej, za parę lat popatrzysz sobie, jak działał Duch Święty w twoim życiu. Sylwia w dzienniku pod 25 kwietnia napisała nawet, że to było w środę, a dzisiaj mamy, co, też środa, nie? Dziwny ten dzień jakiś, niby nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego, a jednak człowiek czuje się tak dobrze. Zaczęło się nieciekawie, test z matmy. No widocznie nie bardzo lubiła tej matematyki, skoro tak pisze. Jak zwykle niewiele umiałam, napisałam 2 zadania na 5, ale czy to wystarczy, żeby zaliczyć? Jasne. Uczyłam się. Zawsze się uczę. I co z tego? Jednak dzisiaj nie było jak zwykle. Nie zjadły mnie nerwy. Potrafiłam myśleć. Nawet przypomniałam sobie wzór, który tak długo wkuwałam. Chyba pomogła modlitwa, do której namówił mnie ksiądz. Równy z niego gość. Rozumie człowieka, wysłucha i umie pokazać, co to jest wiara. Potem spotkałam Ankę. Uświadomiłam sobie, że nie rozmawiamy już od miesiąca. Dziwne. Jeszcze wczoraj wydłubałabym jej oczy, a dzisiaj spojrzałam na nią spokojnie. Chyba nawet przez sekundę chciałam się z nią pogodzić.
Szybko odwróciła mu głowę. Jeszcze boli to, co zrobiła, choć chyba coraz mniej. Po południu było już normalnie, a może nie? Spokojnie jakoś i bez kłótni. No nie, brat znowu ode mnie oberwał, ale szybko mi przeszło i nawet pomogłam mu z tym rysunkiem na plastykę, którym się tak strasznie przejmował. Śmiesznie, ale wtedy chyba zrobiło się jeszcze fajniej. A jak super się razem serial oglądało. Szkoda, że nie zawsze są takie dni. Może powinna modlić się codziennie. No notujcie w waszych dziennikach, załóżcie sobie taki zeszyt. A jak ktoś ma, to kontynuujcie. No i teraz, kochani, wracamy do tych pytań, któreśmy zaczęli. Widzisz, jak się bardzo przydały? Z tekstu stań się tym, kim jesteś, wypisz biblijne symbole Ducha Świętego i odpowiadające im cechy, które z tych cech są dla ciebie najważniejsze. I teraz już wiemy, do czego się odnieść, wiemy już, co napisać. Proszę bardzo, żeby teraz to pytanie sobie przepisać i na nie odpowiedzieć. Zostawiam na to jakieś 3 minuty czasu. A jeszcze raz przybliżę tutaj planszę, na której są przedstawione dary Ducha Świętego. Wypiszcie, a potem znajdziecie sobie chwilę, żeby jeszcze raz na tę planszę popatrzeć. Ja tutaj ukażę, nie będę już mówił, żeby wam nie przeszkadzać.
Myślę, że już na to pytanie macie odpowiedź. Natomiast na zadanie domowe ułóż modlitwę ósmoklasisty, bo gimnazjalistów już nie mamy. My korzystamy z katechizmu, który gimnazjaliści mieli. Ułóż modlitwę do Ducha Świętego, taką osobistą. To będzie na zadanie domowe. A tu jeszcze refleksja i modlitwa. 50 dni po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa apostołowie z gromady wystraszonych nieudaczników stają się wspólnotą mężów pełnych mocy, przestają się bać, zstępuje na nich Duch Święty, doznają niezwykłej przemiany. Duch Pocieszyciel napełnia ich odwagą, ożywia ich wiarę, zapala miłość, buduje jedność. Ciebie także chce przemienić. Wszystkie swoje dary chce dać w sakramencie bierzmowania. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. Tyś w pracy ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędzę. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Jeśli chcesz, czy dostrzegasz działanie Ducha Świętego w Twoim życiu? Ułóż osobną modlitwę do Ducha Świętego i odmawiaj ją w czasie przygotowania się do sakramentu bierzmowania. Przygotuj domowe świętowanie z okazji liturgicznej uroczystości zesłania Ducha Świętego. No, weźcie ołtarzyk domowy. Teraz już przygotujcie, żeby był związany z tematyką Ducha Świętego, umieścić tam te symbole Ducha Świętego, otworzyć teksty Pisma Świętego tam, gdzie o Duchu Świętym jest mowa. Zróbcie to. Bardzo ładnie to wam podpowiada autor katechizmu. I jeszcze raz, teraz przeczytajmy. Masz wiadomość. Wylanie Ducha w Dzień Pięćdziesiątnicy jest dopełnieniem tajemnicy zbawienia. Uroczystość zesłania Ducha Świętego to pamiątka tego wydarzenia. Pod drugą kropką, w dniu zesłania Ducha Świętego rozpoczęła się publiczna działalność Kościoła. Od tej chwili Duch Święty nieustannie buduje i ożywia i uświęca Kościół. I trzecia myśl. Świadectwem działania Ducha Świętego w ludzkich sercach są apostolski zapał, pragnienie kontemplacji, radość, wola,
kochania i służenia Bogu i braciom, a także małe i wielkie gesty przebaczenia i proroctwa oraz charyzmaty. Kochani, zbliża się koniec już tej katechezy. Ja tu lekko przesunę tę kamerkę. Zrobimy oddalenie tutaj na ołtarz i może w ten sposób. O, zaraz zobaczę, czy tam się tu gdzieś zmieszczę. Chciałbym wam udzielić błogosławieństwa na koniec. Dlatego tu podejdę. No, trochę widać. Kochani, resztę informacji związanych z bierzmowaniem podam wam na spotkaniu. Wczoraj byłem w Ostrowie. Omówiliśmy z księdzem proboszczem Józefem, jakie czynności proponowane są tutaj dla naszej grupy, bo będziemy tylko z dwóch parafii i musimy wiele rzeczy podjąć samodzielnie. Tak samo i rodzice, niech przyjdą, to omówimy wszystkie te szczegóły związane z bierzmowaniem. Kto jaką funkcję będzie podejmował, no nie bierzemy wszystkiego, bo jeszcze druga parafia weźmie część, ale niektórzy muszą się zaangażować w posługę liturgiczną także w czasie bierzmowania. To o tym powiemy sobie na najbliższym spotkaniu. A teraz przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Życzę miłej pracy z katechizmem, bo dzisiaj właśnie taka jest katecheza. Pracujemy z katechizmem.